Cześć, witajcie, ja jestem Staleksi i rozpoczynam kolejny odcinek z Wiedźmina 3. Poza nagraniem stworzyłam już sobie rysunek z Kołkota. No i obecnie jestem w Zalipiu, no i tutaj tak się składa, że jest zadanie, które moglibyśmy wykonać, więc je sobie teraz zrobimy. Słyszałeś? Wynoś się, mutancie zatracony! Kolejny... Co takiego zrobili ci Wiedźmini? Człowiek, który nas nie lubi. Co zrobili? Przyszedł jeden taki, dwa dni żarł u nas, bo się namyślał i w końcu mówi, że łaskawie potwora zabije. Pytam, ile to nas będzie kosztować, a on, że nie chce pieniędzy, bo widzi, że bieda. Bardzo szlachetnie. I ja tak sobie pomyślałem w pierwszym momencie. Powiedział, że za nagrodę wystarczy mu coś, co mam, ale jeszcze o tym nie wiem. Czyli co? Prawo niespodzianki. Niespodzianki. Moja dziewka wryk. Pytam, czemu płacze, a ona... No, nie zdzierżę. Utłukę sukinsyna. Opowiadajcie dalej. Kwiczy głupia, że biednego wiedźmina potwór ukatrupi. I o niego taki ryk, no to już mi powiedziała, że ją zauroczył złym okiem i uwiódł. I to ma być ta jego nagroda? Wiedźmiński bękart? No, na szczęście dla tego sołtysa wiedźmini są bezpłodni. Jeśli to był prawdziwy wiedźmin, nie musicie się martwić. My nie możemy mieć dzieci. I chwała Bogom, dopiero by się was namnożyło. Ale tego, że mi córkę podstępnie wydupczył pod moim dachem, nie daruję. Mów, gdzie on jest. Zajmę się tym. Dalej na cmentarzu, gdzie miał potwora ubijać. A żeby mu trupojad flaki wypruł, jebace. Dobra, znajdziemy go. Używając wiedźmińskich zmysłów, znajdź oszusta na cmentarzu. No, od razu sugerują za jakiś oszust. No, jeszcze to jest tylko pod Wiedźmina podsył, a nie jest Wiedźminem, a podka oczywiście nie przyjedzie. No to ten sołtys faktycznie będzie miał powody, żeby być złym, ponieważ no wtedy faktycznie jego córka ma z nim zaś w ciążę. No i to na pewno będzie dla nich dobra sytuacja. Nie, tam nie wejdę. Kurde, no czemu znowu musiał być tak rozpadać? Ech, jak naprawdę nie lubię, gdy pada. Dopiero co było słonecznie w miarę, a teraz co? Pada jak nie wiem. Zawigula. No gdzie tam gdzieś niby? No, serp przed gulem chowam, to nie, to nie może być wiedźmin w takim razie. Nie może być wiedźmin. No, to są to będzie miał powodu, żeby być złym, naprawdę. Gdzie on jest? Gdzie on jest? No to jest płotka, idzie! No się podział, bo nie widzę nigdzie. Dzięki. A tutaj! W ostatniej chwili zdążyłeś. Jeszcze chwilka, aby mnie ten gul rozpłatał na dzwonka. No, widać od razu, to nie jest wiedźmin, tylko podróba. Właściwie nie powinienem się wtrącać, tylko obserwować tę nieznaną mi sztukę walki. Do jakiej wiedźmińskiej szkoły należałeś? Do cechu ślimaka? Tylko skąd w takim razie masz medalion z głową wilka? Ty jesteś prawdziwym wiedźminem. Zabieś wiedział. Tak. Można nas poznać po tym, że nie moczymy spodni na widok marnego gula. Odpowiadaj, skąd masz medalion? Kupiłem.
kupiłem od wędrownego handlarza. O nie. Wieśniacy nadchodzą, nie wydaj mnie, błagam. Oj, chyba cię tak wydam. Potwór ubity. O, a co to? Dwóch wiedźminów? Z jednym się umawialiśmy. Powiem tak, za to, że on tamtej córce Sołtysa zrobił dziecko, no to ja nie zamierzam, to tak być dla niego pobłażliwa. Jest tylko jeden wiedźmin. Ten tutaj to oszust, który wędruje od wsi do wsi i ludzi nabiera. Nie, to nie tak! Ja wszystko wyjaśnię! Oszust! Mamy tu na takich prawo i nasze własne kary. Dziękujemy, żeście go nam wydali, mistrzu. Nie zamierzam być dla niego pobłażliwa. Zaprowadźcie go do starszego wioski. Pewno. On postanowi, co z parszywcem zrobić. Ostatniemu, co fałszywymi monetami płacił, kazał uciąć rękę. Myślę, że wasz starszy odpowiednio dostosuje karę do jego przewin. Na pewno możecie mu zabrać miecz, a medalion ciśnijcie w ogień. A teraz żegnajcie. Cóż. Zrobiłeś na tej dziecko? No to teraz cier. Jest dobra, no może... Na szczęście dla tego Sołtysa i dla tej córki się okazało, że ona nie tak nie jest w ciąży, ale... No ludzie to może być. Dobra. To już akurat nie nasz problem, mamy inne rzeczy na głowie. Kogo to jeszcze mamy? Mocny honor złodzieja zrobimy. Trochę teraz będziemy musieli przejechać, ale w sumie możemy zrobić sobie ucieczkę, bo kto wie, może na jakieś zadanie po drodze natrafimy. Potrafimy być może po drodze na jakieś zadanie, więc myślę, że nawet możemy się przejechać, ewentualnie na jakiś znak natrafimy. Wiecie, jak się sprawa jest godzinę. Ja już stwierdziłem, że będę wam robić odcinki tak do 25 minut z tej gry. Jak to z moich innych serii. Wiem, że oczywiście przez to się serię wydłużą, ale ze względu na to, po pierwsze, ze względu na to, że jestem teraz w takiej sytuacji, że na internecie nie mam za dobrego internetu i mi się wolno te filmy przesyłają, no to muszę wam nagrywać krótsze odcinki, żeby mi się wszystkie te filmy przesyłało na YouTube, to po pierwsze. Po drugie, teraz naprawdę tu mnie ciepło, naprawdę teraz obecnie u mnie jest ta sytuacja, że niestety... Żyję w miejscu, gdzie mój laptop się dosyć szybko nagrzewa i to niestety później doprowadza do problemów technicznych. Więc muszę wam jednak robić takie teraz krótkie odcinki, żeby tych problemów technicznych zawsze mocno uniknąć. Wiem, że przez to serię się wydłużą, ale Wiedźmin 3 to i tak jest ser na cały rok. No, nie ma takiej opcji, żebym w tym roku skończyła Wiedźmina 3, więc... Myślę, że... Nie jest to jakiś wielki problem. Bo to prawda, to pójdę tego Wiedźmina 3 z końca. Far Cry 2 to zobaczy druga seria. No powiem tak, Far Cry 2, Wiedźmin 3, Wings, które komentuję, to są serie na jeden rok. Na cały rok można by rzec. A nawet i na dłużej. W sumie to ja liczyłam, spróbowałam policzyć, ile łącznie odcinków ma Wings, łącznie ze światem Wings, i wyszło mi na to, że, no kto wie, może Wings nawet, z Wings być może nawet będzie więcej odcinków z Wiedźmina. Bo naprawdę z Wings tego odcinków jest mnóstwo. Spokojnie z 200 naliczyłam. 200 odcinków z Wings na pewno będzie, ponad 200 odcinków z Wings na pewno będzie. To będzie też bardzo długa seria. Ja przecież jeszcze do tego dolitam świat Wings, będę to skomentować tajemnicę zaginionego królestwa, bo to jest akurat odcinek fabularny o Bloom. I naprawdę roboty będę miała sporo. Chyba też jakby nie patrzeć, jest przyjemność, to fajnie mi się to komentuje. No błotka!
Ej, dlaczego oni mi kazał nie jechać po takim terenie? Dziwię się, dlaczego ty mi kazał po takim terenie jechać? Podkami teraz bez serwu będzie zwalniać. O, bandyta, ja spadam, ja nie będę za bandytowany. No bo po co mam to robić, skoro to nie jest nawet znak zapytania? To nie jest znak zapytania, więc nie będę na nich traciła czasu. Podka, jedziemy, podka. Musimy uciekać. Akurat z bandytami nie będę walczyła. No powiem tak, oni nie są pod żadnym takim zapytania, więc nie widzę sensu walki z nimi. Nie no, czy ktoś mi może wytłumaczyć, co jest nie tak z tym GPS-em? Dlaczego mi ten GPS taką drogę pokazuje? No ja się... A ja to będzie za sam skończył. Gdzie ja jestem? Ten GPS mnie zabrał, nie wiem gdzie w sumie. No musimy jakoś na drogę wrócić koniecznie. To jest sobie znak zapytania niedaleko. Już tu jestem, to można ten znak zapytania zrobić. Siedlisko potworów. To jest ten znak zapytania? Tak. O, tylko ono tam ma 18 poziom. No to bardzo. Okej, tylko to jest siedlisko potworów. A siedlisko potworów sobie się chyba nie da wyczyścić. Tak do końca. Więc nie wiem sobie co sobie nie darować. W momencie. No jest sedem. Tu jest kolejny. Dajcie mu sobie spokój, nekery. Wpuściłem. Wiecie co? Ja to chyba spadam, bo szczerze mówiąc i tak. Aha, zeszłam teraz głębiej do eski. Prawo, ja zeszłam głębiej. No nie. To jest bol. Dobra, więc nie, a koniec muszę kota odpalić, bo tu nic nie widzę. No nie w tą stronę walczę coś na ale trafiłam. Jak będzie podpalony. A, jak blokuje te czasy. Aj. Który zaraz mi się znowu kot skończy. No muszę pochodnie wyciągnąć, nie ma wyjścia.
Grat pochodnia. Dobra, zabity w końcu, ale... naprawdę mi się ta lokacja nie podoba, bo tak, no nie jest jakiś neker! No dajcie spokój z mi! Tak, jest takie nekery tutaj. O nie. Jest w ogóle ten troll. No i to zabijam tego trolla i go nie znajdę teraz, tak? Nie znajdę secy z niego. Bo to jest ciemno jak w dupie oczywiście. A i po co ja tu w ogóle przychodziłam? Co to się jest? Znaczy, nie mówcie mi, że ktoś to jest, co jest. Wiecie co, jak ja ostatnio byłam w jaskini, to męczyłam się trochę z wyjściem, boję się, że tutaj będzie to samo. Dobra, tu jest wejście. A, jednak mi tą lokację wysadziło, okej. Okay. To jednak był dobry pomysł, żeby tutaj... ostatecznie to wyczyścić, bo mam faktycznie lokację wysadzoną. Dobra, ja się muszę jakoś na ulicę dostać koniecznie. To już tutaj powinno być dobrze. Nie będę tak poradzić z tymi bandytami, bo to jest nie jest zadanie, tylko po prostu taka walka, więc nie będę na nie brać czasu. O, tutaj czasem w tym boku nie zaskakowali Bydowskiego? Chyba tak. Czego ci tak chcecie, ludzie? Że wam nic nie robię. Już pobójcie się tam. Będę miał odkryć za braką nagrodę za właśnie uwolnienie Riko, no i co by będzie na tyle, jeśli chodzi o to zdanie, a podobno nie, sobie to zrobimy.
niech pada. A! Bo to chciała właśnie, żeby zostało padać. To też jest irytujące ogólnie. Dobra, trzeba się tutaj było jakoś dostać na tego zgniłego gajo. Chyba od tej strony, jeżeli się nie mylę. Tak, to będzie od tej strony. Otwierać. Walił w te drzwi. To była tylko ściana. Właśnie, więc w sumie nie były drzwi nawet. Waliłam w ścianę, zamiast w drzwi. Prawo ja. Dobra, mamy tego króla zabraków. Chcę z nim porozmawiać. Tak. Dobra. Przepraszam, że znowu natrafiłem na jakiegoś blica. Często współpracujesz z czarodziejami? Strasznie jesteś ciekawski. A może sam rozglądasz się za robotą? Po prostu znam bractwo i wiem, że niechętnie brudzą sobie ręce. Słabo ich znasz. Ścigany i głodny czarodziej jest tak samo zdesperowany jak każdy inny człowiek. Nie wybrzydza i nie przebiera w zleceniach. Nowigrad jest miastem okazji do wykorzystania. Ty też powinieneś z nich skorzystać. Musisz lepiej dobierać sobie ludzi. Riko dał się podejść jak małe dziecko. Tak, przyznał się do wszystkiego. Kazałem mu wyjechać z miasta. Powiedział, że cię wynagrodzę, prawda? Tak powiedział. Wiesz. Dziękuję. Pięć punktów doświadczenia, no ale za coś. No zapewne te podozy mi się w ogóle najdzie przydadzą, więc będzie można je sprzedać. Dobra, zadanie wykonane. No i co byśmy teraz mogli w sumie zrobić? W sumie tak, by nie patrzeć, bo mogę na końcu odcinek, bo mamy już sprawie to 25 minut. Tak wiem, że praktycznie nic nie robimy teraz, no ale co mam innego zrobić? No ja wolę po prostu nie ryzykować, że będę miała znowu problemy. Nie, takie zlecenie na nas poziomu widać nie za bardzo. Chociaż chwila. Tajemnice śladu ewentualnie moglibyśmy zrobić. Jest na 20 poziom. Ale z drugiej strony robienie czegokolwiek na mój poziom? A jakie mam inne zadania? Mam cel na Peru, ale to jest na Skalibia, to tego nie zrobię teraz. Więc chyba niczego innego na poziom obecnie nie mam. A patrzymy na 13 poziom, bo mi się to zadanie nie wysadziło. Wiecie co? Ja myślę, że chyba naprawdę teraz poświęcę czas na... Rysunki. Mamy tutaj poziom gryfa pierwszy, poziom gryfa drugi. Więc to jest na 18 poziom, to też mogłabym to odłożyć trochę na później również. Wiecie co? Myślę, że zrobię tak. Ja poza nagraniem, już tego nie będę bijał na nagraniu, bo się boję, że będą te problemy. To ja poza nagraniem telepnę się do jednego znacznika i pojedziemy sobie do obozu Nilfgaardzkiego. Tylko właśnie, ja to chyba, z tego pamiętam, mam gdzieś bliżej znacznik przy tym obozie, o ile dobrze pamiętam. Bo ten obóz Nilfgaardzki jest tutaj. No i właśnie, i tutaj przy wsi Benek ja mam znacznik, który jest w miarę blisko, powiedzmy, tego obozu, choć i tak oczywiście trochę będzie trzeba psykać, ale z drugiej strony mogę to również zrobić poza nagraniem. I chyba to właśnie poza nagraniem zrobię. Telepnę się do wsi Benek i przejadę się tutaj do obozu Nilfgaardzkiego. Właśnie poza nagraniem. A jak już tak będę blisko obozu, no to wtedy rozpocznę kolejny odcinek w pobliżu obozu, ponieważ tutaj też w tym obozie będzie parę zadań do wykonania. Więc moglibyśmy się w sumie tym zająć również. Myślę, że będzie można tak zrobić.
ale jeszcze na koniec mogę wam pokazać wpis o trollu, bo się pokazał wpis o trollu, więc mogę wam wpis pokazać. Jest, mam, troll skalny. Troll skalny, powiedz zagadka tylko prosta, bo jak nie, to bum w łeb, troll skalny z jaskini na Udvig. Ale nam w tym momencie zaspoilerowali chamsko, że będziemy mieli do czynienia z takim trollem. Jeśli wysoko w górach zobaczy rusające kamienie, nie przeciera oczu, tylko wyciągnij miec. Najpewniej masz przed sobą skalnego trolla. Co prawda, nie każde spotkanie z tym potworem kłóci się walką. Trolle, choć niezbyt inteligentne, są jednak rozumne. Ale lepiej przygotować się na najgorsze. Inaczej można skończyć się jako gładka do zupy. Okej, Oleb sadzi w ogrowatym, no i również Quen. Dobra, robię to z przykrością, ale w tym miejscu odcinek zakończymy. Tym bardziej jest naprawdę, zaczynam czujce, chyba za chwilę znowu będą lagi, kurde. Niepokoi mnie to strasznie, no ale cóż. Niestety, taka temperatura jest teraz. Nawet mimo tego, że trochę mi teraz wieje, no to... Jednak temperatura jest teraz bardzo, bardzo ostra. Zresztą nawet jak mój brat wczoraj był, to narzekał, że tutaj strasznie jest duszno, mimo tego, że dopiero co nie tak dawno miałem otwarte okno, więc praktycznie to otwarte okno muszę mieć teraz praktycznie zawsze, żeby było trochę lepiej, no ale niestety, no teraz taka pogoda i nic z tym nie zrobię. Dobra, kończymy w tym miejscu odcinek, to będzie na tyle. No i w kolejnym odcinku właśnie ja się udam. Już poza nagranie do Zibenek i również trochę tam pojadę do Psodu, żeby już być w pobliżu tego obozu nilgardzkiego, no i właśnie tam w obozie nilgardzkim będziemy wykonywać parę misji, bo na parę misji jest do zrobienia. A potem myślę, że poświęcę czas na znaki zapytania, tak myślę, że to zrobię. Na chwilę obecną to będzie na tyle. Bywajcie.